Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie na urodzinowym wernisażu wystawy kolekcji architektury Murator dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Powstanie tego czasopisma 20 lat temu było niezwykle ważnym momentem w odbiorze i recepcji architektury nowoczesnej, bo wydawane w czasach PRL-u tytuły, które niosły ten temat, właściwie przestały istnieć. I był taki moment luki na rynku, że właściwie nikt nie pisał i nie mówił o architekturze w sposób profesjonalny. I architektura Murator była właściwie pierwszym pismem, który spróbował w nowej rzeczywistości wolnego rynku znaleźć swoją niszę na tym rynku i pokazywać to, co dobrego wydarza się w architekturze. Ja mam sporo znajomych architektów w innych krajach i kiedy pytali mnie o to, co należy w Polsce obejrzeć, to ja kupowałam roczniki architektury Muratora i zawioziłam w paczkach. Mówiąc, że jeżeli chcecie zobaczyć coś naprawdę nowoczesnego i dobrego dzieje w polskiej architekturze, to musicie zobaczyć w tym czasopiśmie. To się pięknie zbiega, że możemy dzisiaj mówić o dobrej polskiej nowoczesnej architekturze przy 25-lecie wolnej Polski z 20 rocznikami architektury Muratora w ręku, przenośnie oczywiście, bo nikt tego nie dźwignie, i cieszyć się, że nam ta rzeczywistość architektoniczna, zarówno ta pisana, ta ilustrowana, jak i to tworzona, budowana i projektowana, doszła do takiego punktu, że możemy powiedzieć, jest polską dumą. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo, Pani Minister. Ten jubileusz postanowiliśmy obejść w taki sposób, żeby spróbować podsumować. Podsumować nie tylko te 20 lat architektury Murator, ale rzeczywiście podsumować to, co zdarzyło się w Polsce, w polskiej architekturze, w polskiej przestrzeni po 1989 roku. Jest w Warszawie taka specjalna instytucja, która jest bardzo mocno związana z architekturą. Również ze względu na swoją historię własną, ale także dlatego, że jest to instytucja, która organizuje bardzo ważny festiwal Warszawa w budowie. Jestem bardzo wzruszona, szczęśliwa i wdzięczna Muzeum Sztuki Nowoczesnej i pani dyrektor Mytkowskiej, że zechciała podjąć z nami tę inicjatywę i zgodziła się przyjąć makiety, bo to jest właśnie ten rodzaj upamiętnienia, makiety, które są darem środowiska architektów, do kolekcji muzealnej. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, bardzo dumni, że to w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ta kolekcja się znajdzie. My mamy nowoczesność w nazwie i modernizację na sztandarze, a z całym środowiskiem architektów czujemy wielką solidarność właśnie ze względu na ten projekt, który od lat usiłujemy zrealizować, czyli budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej razem z Teatrem TR Warszawa na Placu Defilad, a projekt ten, jak wszyscy wiemy, jest również początkiem modernizacji Centrum Warszawy. Jeszcze raz składam deklarację, że postaramy się, żeby ta kolekcja żyła i żeby również dzięki jej istnieniu polska architektura zyskiwała znaczenie, rozgłos, no i żeby to był też taki wkład do coraz lepszej jakości architektury i przestrzeni publicznej w Polsce.